Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj przyjechałem do Forchheim, okolice Norymbergi, z klientem, który poszukuje Hondy CRV w benzynie. I taką natrafiliśmy tu Honda z 2010 roku w automacie. Cała w oryginale, mierzyliśmy czujnikiem przed chwilą. Czekamy na sprzedającego, jest rano. Było godziny w pół do dziewiątej. Tutaj w tej Hondzie taka jedyna skaza, wada. To jest tutaj, ktoś spróbował coś ratować, ten zderzak, i pomalował sprayem później startu. Także zderzak jest do pomalowania. Auto ma przejechane niecałe 100 tysięcy. Dokładnie 98. Kosztuje 10 500 euro. Dwa komplety kół są do tego auta. Drugi komplet to jest na aluminiowych felgach. Środek bardzo ładnie zniszczony. Tylko 100 tysięcy auto ma przejechane. Zaraz przed sprzedającym to otworzę, to jeszcze pokażę w środku, jak to wygląda. Ale tak ogólnie, no to nie ma się do czego czepić. Nie? Jest poniedziałek. Auto w piątek tu przyjechało. Jest to widać po tarczach. Nie są zardzewiałe ani nic. Starczy, że auto stoi tydzień, czasem nawet krócej, zależy od pogody. I już to się chwyta, rdza. No to ładnie. No tu mi się nie ma za wiele aut. Przejdę. Ale a szóstka tutaj stoi taka ściekawa, 3-litrowa. 2012 rok, mamy przebieg 150 tysięcy, 21 300. Środek, nie każdemu się może podobać, mi się akurat podoba. No ale kwestia gustu, bluzowa skóra. Co tu jest? Sprinter 2014 rok bodajże, ale cena 16 tysięcy euro, tyle za przebieg 40 tysięcy. Do końca przejdę. Co tu mamy? Jakąś Skodę Fabię uszkodzoną. Narożnik 2004 rok. Benzyna 116 koni. Czyli to jest 2-litrówka. 700 euro kosztuje. Amortyzacja jest. Seat Leon. €3700.
187 tysięcy przejechano. 150 koni. To będzie 2-litrowa benzyna. Tak wygląda ładnie z tej strony. Audi TT stare, bezcenna, pewnie sprzedana. Ale ładno. Pewnie 1.8 turbo. Na pierwszy rzut oka wygląda jest ok. Tylko jest EOS. Przed chwilą go patrzyłem. Benzyna 2-litrowa, 150-konna. €4,500 kosztuje. Skoro bordowa w środku. Rok. 148 tysięcy przejechano. S3 też nie ma ceny. Nie, jest cena. 2013 rok, 6700, 130 tysięcy przejechana benzyna, 156 koni, 1.6 na turbie. Musi ładnie jechać. Mam Mercedesika B-klasę. B-klasa, benzynka, 1.7, 60 tysięcy przejechane, 2005 rok, no, czyli cena zaporowa, bo jest przewód znikomy, 6800. No tak w Niemczech jest, no szanują po prostu siebie, jeżeli mają auto z małym przebiegiem. Automatycznie cena jest dużo, dużo wyższa. Mimo, że jest to przebieg oryginalny. Corsa z takim ciekawym środkiem. Droga ona jest, także na handel na pewno się nie opłaca, jedynie jakby ktoś chciał na siebie. To tylko na tej zasadzie. Wam pokażę, ile kosztuje. Jest 2009 rok.
1,4 benzyna, 120 tysięcy przejechane, kosztuje 5600 euro. Przedostatnie auto, co tu jest w tym kumisie, BMK 1 z 2010 roku bodajże, z tego co pamiętam. Zaraz jeszcze zobaczymy. Tak, 2010 rok, benzyna 2 litrówka, 122 konie, 6789 euro, 132 tysiące przejechane. Drugi komplet kół widzę, jest. Środek ładnie nie zniszczony. Jeszcze tu mamy takiego SUV-a Mitsubishi RSX z 2013 roku, 1,6 benzyna. Aż widzę od razu, że drugi komplet kół jest. Przebieg, to śmiech jest. 35 tysięcy przejechane, 2013 rok, 12 tysięcy euro. W ładnym kolorze. No czekamy, czekamy na właściciela. Właściciela od Hondy, zaraz ma przyjazd tutaj. Byście coś chcieli ciekawego, macie adres i numer telefonu do tego komisza, to teraz właśnie nie mogę oddać. Właściciel przyjechał Mercedesem. Klucze już mamy. I pokażę w środku, jak to wygląda. To z tyłu, z kanapa złożona. Klimatyzacja włączona. Lodówka. Do końca 2019 95 tysięcy. Jak on się z przyspieszeniem, to tak dupy nie urywa, nie? To wiesz, duże auto. No to już my skręcali po lewo, nie? Tak, tak. Wiesz, to jest duże auto. Silnik benzynowy, bez turbo, bez niczego. Honda też lubi wysokoobrotowe silniki. Tak, tak. Ale za to niezawodne, nie? Uważa, że prawa strona ma zawsze pierwszeństwo. A czekaj, nie pójść, bo to on tak pojedzie. Auto zostało zakupione. Tablice zjazdowe zrobiliśmy w bliskim urzędzie tutaj. Nie było z tym żadnego problemu. W niektórych urzędach jest problem, bo wymagają niemieckiego meldunku. Tutaj akurat nie. Także tablica już ubrana i auto będzie jechało. Tak. Auto jedzie do Polski, a ja dalsze poszukiwania. Teraz Passat Golf. Co? Nie, bez strony wyjeżdżasz, nie? Wiem. Dobra, na razie.